niektórych grach gracze rzucają dwiema sześciennymi kostkami do gry i suma oczek decyduje o dalszych losach gracza. Można odnieść wrażenie, że suma oczek 12 pojawia się rzadziej niż inne sumy, a jest to często upragniony wynik. Czy zatem jest to prawda, czy siła sugestii? Tak bardzo czekamy na tę dwunastkę, że wydaje nam się, że tak rzadko ją otrzymujemy. Można pomyśleć o tym w ten sposób, że jeżeli czekamy tylko na dwunastkę i inne sumy wydają nam się zupełnie nieciekawe, to tych pozostałych wyników jest tak dużo, że wydaje nam się, że dwunastka wypada rzadko. Możemy myśleć także w ten sposób. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę tylko jednorazowy rzut dwiema kostkami, to dwunastka mogłaby się nam wydawać równie prawdopodobnym wynikiem, co na przykład siódemka. Czyli może wypaść na przykład dwunastka, lub na przykład siódemka, lub na przykład coś jeszcze. Czyli że są tak samo możliwe. Czy jest to prawda? Załóżmy, że mamy czerwoną i niebieską kostkę. Zatem suma oczek 12 odpowiada sytuacji, gdy na czerwonej kostce wypadnie szóstka i na niebieskiej kostce wypadnie szóstka. Jak rzecz ma się z siódemką? Siódemkę otrzymamy, gdy na czerwonej kostce wypadnie jedynka, a na niebieskiej szóstka. Ale także wtedy, gdy na czerwonej wypadnie dwójka, a na niebieskiej piątka. Lub na czerwonej trójka, a na niebieskiej czwórka. Albo wtedy, gdy na czerwonej wypadnie czwórka, a na niebieskiej trójka. Lub na czerwonej piątka, na niebieskiej dwójka. Lub na czerwonej szóstka, a na niebieskiej jedynka. Czyli widzimy, że mamy sześć różnych możliwości uzyskania sumy oczek 7, a tylko jedną możliwość uzyskania dwunastki. Wszystkich możliwych wyników rzutu dwiema kostkami jest 36, ponieważ jest 6 możliwych wyników do uzyskania na czerwonej kostce i odpowiada im 6 możliwych wyników do uzyskania na kostce niebieskiej, czyli 6 razy 6 daje nam 36. Zatem gdybyśmy tymi kostkami rzucili 36 razy, to można by powiedzieć, że średnio tylko raz wypadnie dwunastka, natomiast możemy się spodziewać, że średnio w co szóstym rzucie wypadnie siódemka. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.